takich charakterystycznych dźwięków na międzynarodowych targach poznańskich w ten weekend nie brakowało. W hali numer 5 odbył się bowiem festiwal klocków, który przyciągnął tłumy, zarówno dzieci, jak i dorosłych. Na 100 tysiącach metrów kwadratowych przygotowaliśmy taką masę atrakcji, że na pewno każdy coś tu znajdzie dla siebie ciekawego. Mamy makiety statyczne, mamy dioramy, mamy makiety dynamiczne z modelami pojazdów, które się poruszają. Mamy ekspozycje prywatnych kolekcjonerów, konstruktorów. Wśród tych kolekcjonerów swoje stoisko miał Julian, najmłodszy wystawca weekendowego festiwalu. A na jego stoisku można było zobaczyć... budowle historyczne, choć też są Star Warsy albo jakieś dinozaury tu też, ale głównie bardziej historyczne. Julian zdradził nam, że z klocków buduje od najmłodszych lat. Jednak od półtora roku robi to bardziej profesjonalnie. Budowle, które można było zobaczyć na jego stoisku, wymyśla i konstruuje sam. Skąd masz pomysły na takie budowle swoje? Z głowy w sumie. Z tym, czym się interesuje, to buduje. Podobną zasadą w wymyślaniu swoich konstrukcji kieruje się pani Justyna, jednak tematyka jej budowli jest nieco inna. Jest to moje spełnienie marzeń z dzieciństwa. W wieku 3 lat dostałam pierwszy zestaw, w którym były dwa takie klocki płaskie i stwierdziłam, że bardzo bym chciała układać w przyszłości z tego mozaiki. 30 lat temu, gdy pani Justyna zaczynała zabawę z klockami, nie było jeszcze tyle możliwości. 30 lat później okazało się, że Lego wypuściło serię Lego Dots i wtedy zaczęłam układać po prostu już nagminnie bardzo dużo mozaik. A te mozaiki podziwiali dziś uczestnicy Festiwalu Klocków. Całe wydarzenie, jak mówią, bardzo im się podobało. Bardzo się podoba. Super wystawy, super makiety. No, synowie też bardzo zadowoleni. Przyprowadziłem syna, aczkolwiek też się świetnie bawię. Mimo że w wielu przypadkach to radość dzieci była powodem przyjścia na poznańskie targi, to u wielu dorosłych oglądanie budowli przywołało wspomnienia z dzieciństwa. Przypominają się trochę czasy dzieciństwa? Jak najbardziej. Ja już tak od lat 90., tam 93., 94. rok zacząłem składać Lego. Teraz odżywają wspomnienia z dziećmi. Oczywiście, że miałam Lego. Teraz jest ich dużo więcej. Pamiętam, miałam restaurację, mam ją do dzisiaj. I myślę, że tutaj moje dziecko się nią będzie jeszcze bawić. I z tym dzieciństwem to było różnie, bo raczej się przychodziło na targi, żeby zdobyć katalog i oglądało się katalog, bo nie zawsze było stać na klocki Lego. Dziś z tych klocków mogli budować uczestnicy festiwalu. Nie zabrakło także strefy edukacyjnej, rozmów z profesjonalnymi konstruktorami oraz konkursów. Uczestnicy mogli także zaopatrzyć się w nowe zestawy. Organizatorzy mają nadzieję, że Festiwal Klocków na stałe wpisze się do kalendarza międzynarodowych targów poznańskich. Klaudia Stefens, Puls Dnia.